Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. My razem z drugim członkiem zarządu. Pracowaliśmy w ramach Frozen Disc Liquid wiele lat. Tworzyliśmy House Leopera, widzieliśmy się czym to się je, jakie są problemy związane z produkcją takiej gry. Rozumieliśmy graczy, z którymi, z którymi cały czas rozmawialiśmy, naprawialiśmy ich problemy. I potem, gdy powstał pomysł tworzenia spółki córki Frozen Way, no to od razu naturalnie zaczęliśmy tworzyć dodatek do House Leopera. No i rozumieliśmy graczy, rozumieliśmy jakich potrzeby, staraliśmy się, żeby ten dodatek. Był dla ludzi, był dla ludzi, którzy czują się samotnie w tej grze, żeby tam mieli swoje zwierzęta, żeby mogli czuć się, że nie są sami. Oczywiście, to są powody zadowolenia, jednakże to była ciężka praca całego zespołu, z wiele, wiele tak naprawdę nieprzespanych nocy, walka o jakość walka o to, żeby nasze produkty się broniły i wydaje mi się, że tym się wyróżniamy, że nasze gry są spójne, Trafiałam do graczy, którzy mogą wykazywać się kreatywnością w tym i wydaje mi się, że tym po prostu kupiliśmy graczy, że jesteśmy tak naprawdę fair dla inwestorów, mówimy im o wszystkich informacjach, które są negatywne, nie ukrywamy niczego, jesteśmy transparentni. W najbliższym okresie, na no 13 kwietnia, mamy premierę właśnie kolejnego dodatku do House czyli Farm DLC. No i jest to troszeczkę większy dodatek niż były Pets, ponieważ bliska konkurencja House Hipera dwójki musiała to wymusić. Następnie mamy wiele takich mniejszych projektów, czyli właśnie wydanie konsolowe tego dodatku, wydanie builder simulatora na konsole. Wśród takich naszych najważniejszych projektów w najbliższym czasie to jest Honeycomb, czyli taka nasza autorska gra w gatunku survival. No i tak samo też pracujemy już od dłuższego czasu nad remasterem całej kolekcji House Flipper, House Flipper Remaster Collection. Na pewno my możemy powiedzieć, że my będziemy bardzo ciężko pracować, żeby ten poziom dla mnie najważniejszy zespołu cały czas rósł, żeby ludzie czuli się w firmie lepiej, żeby mogli realizować lepsze zadania i mam nadzieję, że w związku ze wzrostem poziomu gry tak samo wzrośnie, tak samo cała firma. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.